Witam, pokażę Wam dzisiaj produkt, który przyda się maluchom już od samych początków porzucania pieluszki i nauki nocnikowania. To nocnik, który się nazywa Potty Plus. Świetny patent podróżny. Występuje w czterech barwnych kolorach. A teraz pokażę Wam, o co chodzi. To jest nocnik, a z jednej strony podkładka, na przykład na muszlę klozetową, z której mogą korzystać starsze dzieci. Jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie toaleta nie jest do końca czysta, jest w miejscu publicznym, wystarczy, że położymy na muszli klozetowej taką podkładkę, posadzimy na tym dziecko, schowamy ją potem z powrotem i mamy komfort tego, że te bakterie nie zostaną złapane przez nasze dziecko. Ale Potty Plus działa też samodzielnie. Mamy do niego wkłady pakowane po 10 i po 30 sztuk. Jeśli jesteśmy na wycieczce i bardzo nie chcemy wejść do toalety publicznej na stacji benzynowej, wystarczy, że rozłożymy taki nocniczek, weźmiemy jeden z wkładów, który wygląda trochę jak zwykła torebka foliowa. Tu ma taki higroskopijny wkład, który wchłonie wilgoć, a my musimy to rozłożyć, chowając tą część chłonącą do środka. Aby wkład był stabilny, możemy te rączki torebki foliowej przełożyć przez nogi tej wkładki. W ten sposób, bo całkowicie to już zostawiam Wam dowolność. Sekundę, jak to będzie dobrze zrobione, to nie będziemy mieli stresu. O, wystarczy, że nawet zrobimy to w ten sposób. Troszkę naciągając, łatwo będzie na tym posadzić dziecko. No i mamy takie coś. Dziecko spokojnie siada na nocniku, robi co ma zrobić, a my potem zdejmujemy ten wkład. Chyba wygodniej rzeczywiście o te małe nóżki nakładać, bo łatwiej wtedy zdjąć. No nie ukrywam, że wkład już jest zawartością, którą nie dotykając jej zamykamy, zawiązujemy i wyrzucamy. Więc w ogóle nie musimy korzystać z toalety publicznej i prowadzić tam nasze dziecko i stresować się tym. Świetne podróże na lotnisku, na plaży, nawet w pociągu. Można to zabrać ze sobą wszędzie, wziąć kilka wkładów, a nawet jak nie mamy pod ręką wkładów, to bierzemy torebki foliowe i wkładamy tam pieluszkę, ligniny albo nawet zwykłe torebki. W pakiecie są też plecaki. Do których chowamy nasze tornistry. One nie przepuszczają wilgoci. Tu jest miejsce na to, żeby włożyć, pokażę Wam zresztą, zapasowe wkłady i zabrać ze sobą. Ops. Możemy to złożyć. Włożyć tutaj do kieszonki. O, w ten sposób. I wsadzić nasz nocnik. Zawiązać i zabrać ze sobą na plażę. Moje dzieci korzystały z tego naprawdę 2, nawet 3 lata i na plaży było to bardzo, bardzo wygodne i w różnych miejscach publicznych nie musiałam się stresować, gdzie się zatrzymam, co się stanę, że będę musiała maluszka po prostu wsadzić do brudnej publicznej toalety, jeżeli ma taką potrzebę, a i dziecku zapewnia to komfort i intymność. Producent wymyślił teraz bardzo fajne silikonowe wkłady. Występują też w kilku kolorach. Wyjmę Wam jeden, pokażę Wam, jak działa. Ma taki. Jest to rzecz wielorazowego użytku, czyli ten element ekologiczny wzrasta. No i tu mamy możliwość włożenia tego nocnika i umycia go potem, ale tak samo, jeżeli dziecko korzysta z toalety publicznej, też możemy postawić to na zwykłej desce klozetowej, potem umyć
schować. To też zmieści się do tego plecaka, bo jeżeli będzie czyste, po prostu składamy i mamy z głowy. Bardzo wygodna rzecz, komfortowa zarówno dla rodziców, jak i dziecka. A ponieważ coraz więcej podróżujemy, dobrze mieć coś takiego zawsze blisko siebie.